Dobra, tak to się prezentuje. Jeszcze zaczep zostało dorobić, nóżkę i tu by było. Jedynie co tu jest, to tu spornik przyspawać, bo pęk. I oleje, filtry powymieniać. I tak by było wszystko. Ciśnienie oleju to zaraz gaśnie. Ten manometr pokazuje, te pokazują. Nie wiadomo co z tym. Coś tam pokazuje. Tu są bezpieczniki, jak nieraz nie chce odpalić, to bezpiecznikiem wystarczy poruszać i ono wtedy odpala. I tyle. Ten zawór zakręcę. Dobra. A tu mamy... Nie wiem, czy będzie widać. Kurde, nie widać. To jest 10 wiertło, kurczę. Tu mam... To jest... Kurde, słabe to światło. 9,5 i ona jeszcze lata. Także, a to jest 10. Jak widać, wchodzi idealnie. Ciekawy, ja ile będzie miała ciśnienia na 10 dyszy. Kurde, to 5 bar gdzieś powinno trzymać, jak to jest 5,5 metra. Zobaczymy. No kurwa, chodzi elegancko. 5 bar na 90 dyszy. Nawet ładowanie przestało. Może teraz naprawiło się. Ale jest, końcówka się zamarzła. No kurwa, powiem wam, że też fajny statek. Tę trytkę trzeba wyjebać, bo to wywadzi. Ta trytka była po to, żeby tu przełożyć po prostu przez pod to bolec i ona non stop trzymała na niskich obrotach i oni tak używali na niskich obrotach i tą trytką, bo to nieraz może spaść wtedy, nie? I wchodzi na wysokie bata, tak, o i już wchodzi wtedy na wysokie obroty. I to mieli tę trytką zapięte pewnie na niskich obrotach cały czas. Ładowanie, to jest, dobra.
to by zostało dobre zrobienie. Prąd, żeby przez stacyjkę szedł do załączania, wyłączania, to przyspawać, oleje, filtry i maszyna w pole, ewentualnie kosmetyka. Nic tu więcej nie ma do zrobienia. Także odłączymy prąd. To tyle. Także jakby ktoś chciał, także jasno. No chodź, ale mi teraz w uszach piszczy masakra. Dobra.